wszystkim. Mam dla Was tym razem kilka propozycji na zwierzaki wykonane na rolkach po papierze toaletowym. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te pomysły i wykonacie takie urocze zwierzaki razem ze mną. No i co? Zabieramy się już powoli do pierwszego pomysłu. Teraz na ekranie znajdziecie wszystkie potrzebne produkty. No i pierwszy będzie kurczaczek. Na początek musimy sobie na kartce z żółtego bloku kartki z bloku rysunkowego wyznaczyć szerokość naszej rolki, a następnie wyznaczam sobie taki około 15-centymetrowy prostokąt właśnie wysokości rolki, którym będę tę rolkę owijać. Wyznaczony prostokąt wycinam i przyklejam go wokół mojej rolki. Docinam sobie ten kawałek, żeby nie był zbyt długi i przy pomocy taśmy dwustronnej sklejam, tak żeby równiutko, ładnie oklejał moją rolkę. Następnym krokiem jest przyklejenie sztucznych oczek. Takie oczka możecie kupić na przykład w Pepco, możecie kupić w innych sklepach kreatywnych czy przez internet. Moje kupiłam w paczce różnych kolorów, różnych wielkości tych oczek. No, początkowo myślałam, że są to oczka przyklejane, znaczy nie przyklejane, bez kleju. Okazało się, że mają one już taśmę dwustronną, którą po prostu wystarczy odkleić zabezpieczenie i przykleić. Ale nieważne. Następnym krokiem jest wykonanie dzióbka naszego kurczaczka. Będzie on wykonany z pomarańczowego bloku w kolorze... Chodziło mi o to, że ten blok jest w kolorze pomarańczowym, a najlepiej, żeby był z bloku technicznego, chociaż rysunkowy też się nada. Z rysunkowego ten wystający element będzie troszkę bardziej delikatny i może się pognieść, a z technicznego to ryzyko jest troszkę mniejsze. Przy użyciu taśmy dwustronnej przyklejam dzióbek tuż pod moimi oczkami i zabieram się za kolejną część, czyli za takie... Nie wiem, jak to fachowo się nazywa, ale takie falbanki, taką grzywkę naszego kurczaczka. Ona też będzie pomarańczowa. Złożyłam sobie tutaj taki długi prostokąt na cztery części i wycinam z niego taką falbankę. Będzie ona rozłożona. O! I sklejam te wszystkie cztery kawałki do siebie jednym kawałkiem taśmy klejącej dwustronnej. I za ten kawałek właśnie taśmy dwustronnej przyklejam od wewnątrz, od wewnętrznej strony rolki, tę grzywę na środku. Postanowiłam dodać jeszcze skrzydełka, dlatego taki większy prostokąt żółtego papieru składam na pół i wycinam sobie te dwie złączone połówki na skrzydełka. Dzięki temu mam dwoje identycznych, symetrycznych skrzydełek, które też przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej, tak jak teraz to widzicie. Do przodu i zaginam do tyłu, żeby one się tak rozkładały do przodu. Myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. No i nasz kurczaczek już jest prawie gotowy. Kolejnym krokiem, kolejnym pomysłem jest króliczek. Tym razem wybrałam kolor błękitny, jest to również kartka z bloku rysunkowego. Odznaczam sobie na niej szerokość mojej rolki, sprawdzam, ile to wychodzi w centymetrach na linijce i wyznaczam sobie prostokąt o tej wysokości, który następnie wycinam.
wycięty prostokąt owijam wzdłuż mojej rolki, ale najpierw przyklejam sobie taśmę dwustronną, żeby już mieć za co przykleić. Docinam, żeby nie był on tak długi, nie musi wcale owijać tej rolki dwa razy. I sklejam równiutko, żeby cała ta rolka była pokryta błękitnym papierem. No widzicie, tu mi nie wyszło prościutko, musiałam sobie poprawić, ale to nic, wszystko udało się uratować. No i mamy oklejoną rolkę. Teraz przychodzi czas na pompon, który będzie imitował nosek. Przyklejam go taśmą dwustronną, a następnie zabieram się za oczka i za wystające uszka. Składam sobie ciemniejszy papier w kolorze niebieskim na pół i wycinam dwa takie same uszka. Następnie biorę jasny, błękitny papier, którego używałam do owinięcia rolki. Wycinam sobie to samo uszko, żeby było ono w tym samym rozmiarze. Bardziej w tym samym kształcie, bo rozmiar będziemy jeszcze zmieniać. No i tak wycięte błękitne uszko. Wycinam drugi raz. I troszeczkę je będę tutaj pomniejszać. Wycinam sobie te krawędzie mniej więcej po tym samym kształcie, ale żeby były one mniejsze, bo będę przyklejać je na środkach moich uszu, żeby stworzyć taką jaśniejszą wewnętrzną część uszek. Dobra. Uważajcie, żeby nie ubrudzić stołu. Jak widzicie, ja podłożyłam sobie tutaj kartkę pod spód i mogę śmiało smarować poza kształt uszu klejem. Jedno mamy przyklejone, teraz zabieramy się za drugie. I kiedy nasze jaśniejsze części uszu są już przyklejone, od dołu, przy tej prostej części, nacinam je mniej więcej do 1/3 wysokości, a następnie biorę kawałek taśmy dwustronnej, przyklejam po jednej stronie tego rozciętego kawałka i sklejam ten drugi na nim, tak żeby te uszka były takie wklęsłe, bardziej trójwymiarowe. Tak przygotowane uszka przyklejam również przy pomocy taśmy dwustronnej do naszego króliczka od wewnętrznej strony rolki, żeby nie było widać tego zakończenia uszek. Po przyklejonych uszkach przychodzi czas na oczka, na wąsy, na rzęsy naszego króliczka. Na początek te oczka, o których mówiłam wcześniej, ja chyba kupiłam je w Pepco albo gdzieś na Allegro. W każdym bądź razie są to plastikowe oczka z ruszającymi się czarnymi źrenicami w środku. No i ta taśma dwustronna od spodu faktycznie jest, ale jak widzicie, ciężko ją odkleić, więc ja walczyłam z każdym kolejnym oczkiem dzielnie tutaj, żeby odkleić. No było ciężko, ale w końcu się udało. W ogóle wcześniej nie zwracałam na to uwagi, że tam jest ta taśma dwustronna, bo ten zabezpieczający papier, tę taśmę dwustronną, był bardziej szorstki, nie tak śliski jak w przypadku tych oczu. Widać, mam z różnych firm te oczy i po prostu przyklejałam tam taśmę dwustronną, było to 100 razy szybsze i przyklejałam je taśmą dwustronną, a tu do tej folii zabezpieczającej nie da się tej taśmy dwustronnej przykleić. Jak widzicie, rzęski mamy już zrobione, wąsy mamy zrobione. Na koniec pozostają nam jeszcze tylko nóżki króliczka, dlatego potrzebny nam taki prostokąt z koloru błękitnego, który składam na pół i na nim ołówkiem wyrysowuję sobie kształt stópki. Następnie go wycinam. No i dzięki temu, że ta kartka była złożona na pół i wycinaliśmy na dwóch częściach jednocześnie, mamy dwa symetryczne kształty, które imitują nóżki naszego zajączka. Przyklejam je tak samo jak poprzednie elementy taśmą dwustronną
po bokach naszego króliczka. No i na koniec pozostanie nam już tylko jego ogonek, czyli kolejny pompon. Tym razem wybrałam biały pomponik. Przyklejam go też taśmą dwustronną. No i nasz króliczek jest gotowy. Kolejnym pomysłem jest taka urocza świnka. Potrzebny nam jasnoróżowy papier z bloku rysunkowego. Dlatego mówię tutaj o rysunkowym, bo jest on po prostu łatwiejszy w owinięciu i nie odkleja się później, bo nie jest zbyt sztywny, dopasowuje się do tego kształtu naszej rolki. No i jak widzicie, wyznaczyłam sobie teraz wysokość tej mojej rolki i przy pomocy linijki wyznaczam prostokąt, który będę wycinać, a następnie oklejać go wokół rolki przy pomocy taśmy dwustronnej. Jak widzicie, początek jest zawsze taki sam. Docinamy sobie papier na szerokość, na długość naszej rolki i sklejamy, a potem dopiero zaczyna się kombinowanie i wymyślanie elementów, żeby te zwierzaki jednak jakieś zwierzaki przypominały. Czas teraz na odrysowanie głowy naszej świnki. Nie mam cyrkla, więc postanowiłam odrysować taśmę klejącą. Tak przygotowane kółko wycinam. No i zaraz będziemy mieć super głowę. Na ciemnoróżowym papierze wyznaczam sobie owal. Na środku tego owalu dwa nozdrza, będzie to nosek, pyszczek naszej świnki. Wycinam ten owal i przyklejam go na dolnej części jasnoróżowego koła, które wycięliśmy przed chwilką. Użyłam tutaj taśmy dwustronnej piankowej. Złożyłam ją jeszcze na dwie części, żeby była ona bardziej wypukła i stworzyła taki efekt trójwymiarowości, odstawania od całej głowy. Oprócz noska potrzebne nam jeszcze oczy, dlatego właśnie teraz przyklejam sobie te gotowe plastikowe oczy, nad którymi będę rysować rzęski czarnym pisakiem. Troszkę krzywo mi tutaj wyszło, więc musiałam dociąć sobie jedną stronę mojej świnki, żeby wyglądało, że wszystko jest na środku. No i teraz czas zabrać się za uszy. Ołówkiem wyrysowuję sobie na kolorze ciemniejszego różu kształt uszek, a następnie wycinam je i taśmą dwustronną doklejam od tyłu na głowie naszej świnki. Główkę mamy gotową, czas na przyklejenie jej do całości naszej świnki. Używam tutaj zwykłej taśmy dwustronnej.
doklejam sobie tą głowę tak, żeby wystawała troszeczkę ponad tę rolkę. I na koniec jeszcze będziemy sobie robić stópki raciczki naszej świnki. Z ciemnego różu wycinam mały prostokąt, który składam na pół i wycinam dwa takie same owale. Te owale będą miały takie małe półkola na dole, które imitują troszkę pazurki, można by powiedzieć. I tak przygotowane owale przyklejam sobie taśmą dwustronną piankową do dolnej części mojej kartki, nie kartki, mojej rolki. Jak widzicie, złożyłam sobie tutaj te taśmy jeszcze na dwa razy, żeby mieć jeszcze większy efekt odstawania, żeby ona była grubsza. I tak jak mówiłam, tutaj na spodzie przyklejam sobie nóżki, a na koniec będzie jeszcze uroczy ogonek. Ogonek wykonałam z włochatego drucika kreatywnego w kolorze jasnego różu, który zaraz zobaczycie, jak owinęłam na palcu, żeby stworzyć z niego tą charakterystyczną, sprężynowatą część ogonka świnki. Sznureczek, drucik owinięty, a my przyklejamy go już tylko taśmą dwustronną na tyłach naszej świnki, ale tak, żeby jednak gdzieś tam z boku wystawał, żeby go było z przodu widać. I świnka gotowa. Na koniec jeszcze uroczy osiołek. Osiołek będzie zrobiony na takiej, można powiedzieć, jasnobrązowej kartce. Ja miałam kartkę z bloku technicznego, dlatego musiałam sobie tutaj na dwa razy podklejać całość, bo po prostu jest ona zbyt sztywna i nie wytrzymałaby mi tego wszystkiego. No i tak, jak zawsze, wyznaczam sobie wysokość mojej rolki. Przy pomocy linijki rysuję sobie prostokąt, który wycinam, a następnie owijam go wokół rolki, żeby sprawdzić, czy jest on odpowiedniej długości. Jeśli jest za długi, to docinam, bo nie ma potrzeby tutaj dowijać więcej tego papieru. I przyklejam taśmę dwustronną. Tym razem tutaj będzie taśma dwustronna i na początku, i na końcu, bo tak jak mówiłam, jest to blok techniczny i jedno przyklejenie taśmy na samym początku mogłoby tutaj nie wytrzymać, nie dać rady i nasz osiołek rozwalałby się. Pierwsza część zrobiona, teraz zabieramy się za stworzenie głowy osiołka. Tworzę taki kształt, jakby można powiedzieć, orzecha. Orzecha, jak one się nazywają? Jak się nazywają te orzechy? No powiedzcie mi, fistaszki. Tak, tworzę taki kształt fistaszka, wycinam go i potrzebny nam jeszcze taki jasno-żółty, można powiedzieć, beżowy papier, z którego wyrysowuję sobie kształt tej dolnej części naszego fistaszka i wycinam. To będzie pyszczek naszego osiołka. Na środku tego owalnego kształtu czarnym pisakiem tworzę nozdrza osiołka, a następnie tak przygotowany kształt przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej, którą składam dodatkowo na dwa razy, żeby była jeszcze grubsza, jeszcze bardziej odstająca do naszego pyszczka, czyli do naszego fistaszka. Prawie się pomyliłam, przykleiłabym na oczach pyszczek. A teraz czas na oczy, na tej drugiej części głowy. Jak zawsze mam problem z odklejeniem tej spodniej części z taśmą dwustronną. Och, ach te taśmy, zwłaszcza jak ma się długie paznokcie. Ale jedno już mamy, zaraz uda nam się odkleić drugie. Przyklejam te oczy dość nisko, bo chciałabym u góry jeszcze zmieścić grzywę naszego osiołka. Ale Wy równie dobrze możecie tę grzywę podnieść wyżej, zrobić krótszą lub nie robić jej wcale. Czarnym pisakiem dorysowuję jeszcze rzęsy osiołkowi, a następnie czas zabrać się za tę grzywę, o której przed chwilą mówiłam. Docinam sobie owal na szerokość tej głowy, a na dole tego owalu takie wystające języki, trójkąty, które imitują właśnie włosy naszego osiołka. Dorysowuję takie pojedyncze czarne linie na tej grzywie, żeby faktycznie wyglądały trochę bardziej jak włosy. Ale zanim przykleimy tę naszą grzywę, trzeba jeszcze zrobić naszemu osiołkowi uszy z jasno-brązowego papieru. Wycinam sobie takie dwa, można powiedzieć,
dwie łezki, ale jak widzicie założyłam na ten brązowy jeszcze beżowy jasny papier i mam cztery kształty od razu. Następnie ten beżowy przycięłam, żeby te kształty były mniejsze i przy pomocy kleju szkolnego przyklejam na środku tych jasnobrązowych trójkącików u tych łezek i mamy piękne uszka, które będziemy przyklejać do naszego osiołka, ale najpierw docinam je mniej więcej na długości połowy i sklejam sobie te dwie połowy, jedna na drugą, przy pomocy taśmy dwustronnej, żeby stworzyć taki efekt właśnie wklęsłych, wystających uszek. No i dopiero tak przygotowane uszko przyklejam do naszego osiołka, a właściwie do jego głowy, bo jeszcze nie jest całym pełnowymiarowym osiołkiem. Czas na przyklejenie włosów, grzywy naszego osiołka i przytwierdzenie całej głowy już do naszego tułowia. Składam sobie taśmę dwustronną piankową na dwa razy, tak jak ostatnio, żeby ona stworzyła taki jeszcze bardziej trójwymiarowy efekt i przyklejam głowę do tułowia. Na koniec jeszcze postanowiłam z ciemnobrązowego papieru stworzyć takie dwa owalne, ale ścięte na spodzie kształty, które będą imitowały kopyta naszego osiołka. Dorysowuję sobie takie czarne jakby okienka na spodzie, na tej płaskiej części, które imitują troszeczkę pazury osiołka. Nie wiem, czy osiołki mają pazury, raczej powinnam zrobić podkowy, no ale teraz to już za późno. No i tak przygotowane kształty przyklejam sobie równiutko z zakończeniem naszej rolki, żeby ładnie dopasowały się do dolnej krawędzi naszego osiołka. Na koniec postanowiłam wykonać jeszcze ogon. Z ciemnobrązowego papieru z bloku technicznego wycinam sobie taki pasek szerokości mniej więcej 0,5 cm, ale jako fala, a następnie z jasnobrązowego składam sobie taki szerokości 0,5 cm rulonik i docinam go z jednej strony, tak żeby stworzyć frędzle. Całość sklejam taśmą dwustronną, tak żeby ten zawinięty rulon nie rozkładał się, a następnie przy pomocy taśmy dwustronnej przyklejam go na końcu tego ciemnobrązowego paseczka. No i gotowy paseczek, czyli taka miotełka, ogonek, przyklejam z tyłu naszego osiołka. Gotowy, piękny osiołek. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że te pomysły Wam się spodobały i wykonacie je razem ze mną. No i co? Słyszymy się w kolejnym filmie. Pa!